Dyro powiedział jasno. Nie było żadnych podstaw do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. Dla mnie to jest argument i tyle. Problem w tym, że oni nie kiwnęli w tej sprawie palcem, rozumiesz? Stanęli po stronie Kosowskiego, a ta dziewczyna straciła pracę. Ja nie wiem, jak było między nimi, ale wiem, że w szpitalach